I on został przysłany tutaj do Polski po to, żeby przejąć władzę. Dlaczego? Dlatego, żeby było tak, jak było. Czyli żeby Polska była podporządkowana interesom niemieckim, francuskim, byle, broń Boże, nie broniła własnych interesów i nie stawiała weta wtedy, kiedy to weto jest konieczne. Bo decyzje, które zapadają w Unii Europejskiej, szkodzą Polsce, ale szkodzą też wspólnocie europejskiej. Bo jeżeli dzisiaj przewodnicząca von der Leyen opowiada, że Europa będzie gospodarczo przodowała, że Europejczycy będą szczęśliwi i bogaci, dlatego że będziemy opierali się na źródłach energii, które będą uzależnione od surowców, które są albo w Chinach, albo w Rosji, no to przecież ona albo nie wie, o czym mówi, albo po prostu kłamie, albo realizuje czyjś interes. Trzeba mieć tego świadomość. Musimy też pamiętać o tym, szanowni państwo, że właśnie o to idzie w tych wyborach. Wracam ze Strasburga. Ostatnia sesja plenarna w Strasburgu. Decyzje zapadały, dotyczyły paktu migracyjnego, tak zwanego paktu migracyjnego. Po raz kolejny jest próba narzucenia państwom członkowskim przyjmowania nielegalnych migrantów. Państwo słyszycie z ust opozycji, że to jest oczywiście dobrowolność, że jeżeli nie przyjmiemy, no to zapłacimy i nic się nie wydarzy. To jest szantaż. To jest, moi drodzy, szantaż. Po pierwsze. Po drugie, to jest kryzys migracyjny, który ma wprowadzić taki chaos w Europie, że niedługo nikt nie będzie się czuł tutaj bezpieczny. Po trzecie, jeżeli nie będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to ja państwu gwarantuję, że tamta ekipa natychmiast zgodzi się na to, żeby tych nielegalnych migrantów do Polski przyjąć. Bo przecież już to zrobili. Bo przecież zrobili to w 2015 roku, wtedy, kiedy Ewa Kopacz, jej rząd powiedzieli tak, przyjmujemy migrantów do Polski. Niektórzy politycy Platformy mówili, każdą liczbę przyjmiemy. Angela Merkel otworzyła drzwi do Europy, powiedziała, przyjeżdżajcie. Ale kto to firmował? Kto taką politykę migracyjną firmował w Europie? Oczywiście Donald Tusk, bo on był wtedy szefem Rady Europejskiej. I szantażował Polskę, na własne uszy słyszałam, kiedy mówił, Polska będzie ukarana, jeżeli się nie zgodzi. Nie zgodziliśmy się, nie daliśmy się złamać, wytrzymaliśmy ten szantaż. I Unia Europejska zmieniła wtedy swoje decyzje. Ale dzisiaj znowu chcą wrócić tamte właśnie pakty. I wreszcie, szanowni państwo, rzecz, o której być może jeszcze niewiele się dyskutuje w Polsce, ale to jest niezwykle poważne, ponieważ trwają w tej chwili bardzo intensywne prace w Parlamencie Europejskim, już praktycznie na ukończeniu, zmiany traktatów w Unii Europejskiej. Zmiany traktatów w takim kierunku, żeby pozbawić państwa członkowskie kolejnych kompetencji, żeby te kompetencje, które pozostaną w ręku państw członkowskich, w ręku parlamentów narodowych, były po prostu szczątkowe, a decyzje mają zapadać w Brukseli i w Berlinie, a tak naprawdę w Berlinie i w Brukseli. I to trzeba przede wszystkim również o tym mówić i trzeba to przypominać, bo jeżeli nie będzie rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli nie będzie premier, który będzie potrafił powiedzieć nie, to szanowni państwo, ten projekt zostanie przeprowadzony. A tylko premier, który będzie reprezentował Rzeczpospolitą, który będzie tworzył rząd na bazie Prawa i Sprawiedliwości, to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, postawi weto. Gwarantuję to państwu. Szanowni państwo, i to trzeba mówić tym osobom, które są właśnie niezdecydowane. Trzeba o tym mówić, przypominać i tak krok po kroku. Trzeba też przypominać, jak się w Polsce żyło, co myśmy zrobili, co myśmy wprowadzili. Trzeba pytać
tych, którzy są niezdecydowani, czy lepiej ci się żyje, czy masz wyższą płacę, czy masz pracę, czy nie martwisz się o bezpieczeństwo swoich dzieci. I argumentować, i przypominać, niech ludzie sami sobie odpowiadają na to pytanie. Bo często to jest tak, że nie potrafią docenić tego, co jest wokół nich, albo zapomnieli już, jak było, albo mają różnego rodzaju wątpliwości, mają do tego prawo, bo wybory to jest wybór każdego z państwa. Każdy z państwa, idąc do urny wyborczej, decyduje, komu chce zaufać. Ale naszą rolą jest dzisiaj przekonywać, bo idzie o suwerenność i bezpieczeństwo Polski i Polaków. To jest bardzo, bardzo ważne. I szanowni państwo, w tym dniu, kiedy będą wybory, jest jeszcze jedno ważne wydarzenie, a mianowicie referendum. Tam są postawione cztery pytania. Cztery pytania, które są kluczowe dla naszej przyszłości i dla bezpieczeństwa. To jest pytanie o wiek emerytalny. A dlaczego ono jest? Ano dlatego, szanowni państwo, że są politycy opozycji, którzy dzisiaj mówią, nie podniesiemy wieku emerytalnego, a tak samo było, kiedy nie rządzili, kiedy była kampania wyborcza przed podniesieniem, przed wprowadzeniem tej reformy, też mówili, nie podniesiemy wieku emerytalnego, a potem podnieśli, zrobili to po prostu. Są politycy, którzy dzisiaj mówią, nie zlikwidujemy zapory na wschodniej granicy z Białorusią, będziemy strzec tej naszej granicy. No ale wiecie państwo, że temu liderowi tych polityków to nawet Łukaszenko udzielił poparcia ostatnio. Więc co, nie zlikwiduje? Oni dzisiaj mówią, nie ma przymusowej relokacji. Nie będzie konieczności relokowania do Polski nielegalnych migrantów. Więc ja już państwu przypomniałam, jak to było wtedy, kiedy rządzili. Kiedy rząd Platformy zgodził się na to, żeby tych nielegalnych migrantów przyjmować. Teraz zrobią dokładnie to samo. Teraz zrobią dokładnie to samo, bo to są politycy, którzy są nastawieni na przede wszystkim właśnie realizację tych oczekiwań, które ze strony Brukseli i Berlina są stawiane. I wreszcie jest pytanie o to, czy chcemy, ażeby wyprzedawany był majątek narodowy. Po doświadczeniach tamtej ekipy, która doprowadziła polską gospodarkę do takiego stanu, że tak jak wcześniej mówiłam, nic się nie dało, na nic nie było pieniędzy. I powyprzedawane stocznie, niszczone polskie górnictwo, można mnożyć przykłady. To pytanie jest również zasadne. I szanowni państwo, żaden polityk nie ma prawa unieważnić tego referendum. Nie ma prawa wyjść do ludzi i powiedzieć, nie ma sensu to referendum, nie ma, ja unieważniam. Dlaczego nie ma prawa? Dlatego, że to jest państwa prawo, to zapisane w Konstytucji. Nie dajcie sobie tego odebrać, trzeba iść do referendum. Moi drodzy państwo, jeżeli nam zaufacie po raz kolejny, to chcemy tak jak przez te 8 ostatnich lat, razem z wami współrządzić Polską. A tak naprawdę to wykonywać zlecenie, które wy nam przecież dajecie, bo to wy nas wszystkich polityków zatrudniacie. Gospodarzami w Polsce są Polacy. Nie pozwólmy, żeby decyzje dotyczące naszych polskich spraw zapadały w innych stolicach. One mają zapadać w Warszawie. Nie pozwólmy, szanowni państwo, ażeby przyszła do władzy ekipa, która po raz kolejny będzie dzieliła i wykluczała, która powie, ta grupa niech sobie tam żyje jak chce, nas to nie interesuje. Będziemy tylko stawiać na rozwój dużych ośrodków miejskich, bo tak było, cały pomysł, który oni mieli na rozwój Polski. A polska prowincja, małe miasta, miasteczka, wieś, co nas to obchodzi? Myśmy pokazali, szanowni państwo,
że może równomiernie i sprawiedliwie rozwijać się cała Polska. I tak będzie, jeżeli nam zaufacie po raz kolejny. Myśmy udowodnili, moi drodzy. My zwyciężymy na pewno. Z wami zwyciężymy, szanowni państwo. Szanowni państwo, nie pozwólmy odebrać sobie Polski i do prawa decydowania o tym, co tutaj w Polsce ma się dziać, jak Polska ma się rozwijać. To jest nasz wspólny dom, tu jest miejsce dla każdego. Wy jesteście w tym domu gospodarzem. Zaufajcie nam, szanowni państwo, moi drodzy, po raz kolejny, a razem doprowadzimy do tego, że Polska będzie bezpiecznym, pięknie rozwijającym się krajem, ojczyzną, w którym żyją bezpiecznie i godnie rodziny. Każdy jest bezpieczny, i seniorzy, i osoby niepełnosprawne, i dzieci. Dla każdego w tym naszym domu jest miejsce, nawet dla tych. I tych zapraszamy. Chodźcie z nami, jeżeli państwo nawet jeszcze nam nie ufacie, zastanawiacie się, macie inną opinię, inne zdanie. Zaufajcie nam, naprawdę zaufajcie nam, dlatego że za nami stoją nie słowa i obietnice, za nami stoją czyny. Pokazaliśmy, że potrafimy rządzić razem z Polakami Polską tak, że ona dzisiaj jest wzorem dla wielu krajów w Europie. Dziękuję bardzo. Szanowna pani premier, serdecznie dziękujemy. Szanowni państwo, zostało nam 5 dni wytężonej pracy, by realizować te słowa, o których mówiła tutaj do nas pani premier. Szanowni państwo, kochamy Polskę i jesteśmy tu z miłości do Polski. Z miłości do Polski. Z miłości do Polski. Brawo. Szanowni państwo, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy pani premier za tę wypowiedź, tę wspaniałą wypowiedź. Tę wypowiedź, która nie tylko pokazała jej wielki dorobek polityczny, który jest dla nas obowiązkiem jego teraz kontynuowania po 15 października 2023 roku, ale także powiedziała o tym, o czym mało osób wie, jak wielką pracę wykonuje w Unii Europejskiej, w Parlamencie Unii Europejskiej. To dzięki niej wiemy, jakie jest zagrożenie. To dzięki pani Beacie Szydło wiemy, jak mamy działać wobec Unii Europejskiej. Bardzo, bardzo za to dziękuję, bo to było olbrzymie zagrożenie i gdyby nie pani wiedza, gdyby nie pani analiza, gdyby nie pani informacje, to bylibyśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Raz jeszcze za to bardzo serdecznie dziękuję, ale także za tę wypowiedź, która została pod koniec sformułowana, pokazująca, jak wielki, wielki wysiłek został zrealizowany przez rządy zarówno pani Beaty Szydło, jak i pana Mateusza Morawieckiego, żeby wyrównać strukturę społeczną środowisk zarówno i przede wszystkim właśnie lokalnych społeczności z wielkimi miastami. To jest oczywiście dążenie do sprawiedliwości. To jest oczywiście dążenie do lepszego rozwoju gospodarczego. Ale to jest dążenie także do tego, żeby to właśnie z lokalnych społeczności wydobyć elitę narodową, która zastąpi tę elitę, która wyrosła w latach komunistycznych, która zastąpi tę elitę, która ma zupełnie inną świadomość i zupełnie inne działania i zupełnie inny sposób mówienia, trochę podobny do TVN-u.
Takiej elity nie chcemy. Chcemy elitę, która wyrośnie właśnie z lokalnych społeczności. Tam, gdzie jest najsilniejszy polski patriotyzm. Tam, gdzie jest najsilniejsza świadomość chrześcijańska. Tam, gdzie jest najsilniejsza polskość. I dlatego właśnie tak olbrzymia ilość pieniędzy została przekazana do rozwoju społeczności lokalnych, do samorządów. Bardzo dziękujemy zarówno wójtom, którzy tutaj wśród nas są, jak i wszystkim przedstawicielom samorządów, a panu Mariuszowi Węgrzynowskiemu w szczególnej sytuacji, nie mówiąc już o panu Ziębie, który jako wicemarszałek województwa wykonuje olbrzymią, olbrzymią pracę. Mówię o tym, proszę państwa, dlatego, że mam świadomość, że wszyscy ci, którzy kandydują dzisiaj tutaj, z 10 okręgu, to są osoby, które są w pełni świadome tego, że tę politykę za wszelką cenę trzeba kontynuować. Ona doprowadziła do tego, że okręg 10 uzyskał dotychczas 4 miliardy złotych. 4 miliardy złotych, a ostatnio, w ostatniej decyzji, tej, którą państwo mogą poznać sprzed 2 dni, jest prawie 1 miliard złotych dla okręgu 10. Prawie 1 miliard złotych dla samorządów okręgu 10. Samorządów, które wybudowały kilkaset kilometrów dróg. Samorządów, które wybudowały szkoły, przedszkola. Nawiasem mówiąc, nowe przedszkole będzie w Sulejowie, słuchajcie, naprawdę. Które wybudowały szpitale, które po prostu odbudowały strukturę lokalnej społeczności. Umożliwiły młodzieży, żeby naprawdę była w najlepszych szkołach. A nawet, panie rektorze, umożliwiły młodzieży, całej tej społeczności 10 okręgu, żeby mogła się uczyć w Uniwersyteckiej Akademii Piotrkowskiej imienia Jana Olszewskiego, w której właśnie dzisiaj jesteśmy, a którą za wsparcie mnie w jej realizacji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim posłom, dziękuję panu Rogutowi, dziękuję wszystkim państwu, bo przez 16 lat walczyliśmy o to z panem Ziębą, który po raz pierwszy 16 lat temu powiedział, że trzeba właśnie zbudować wyższą szkołę tutaj w Piotrkowie, w tym mieście, które zbudowało polską demokrację. W tym mieście, które zbudowało polską praworządność. W tym mieście, które odbudowało i zbudowało wielkość Rzeczpospolitej Polskiej. Najwyższy czas, żeby tu była wielka, wspaniała szkoła. Panie rektorze, ma pan wielkie zadanie przed sobą. Wielkie zadanie. Ale przecież w każdym powiecie zbudowano od nowa zupełnie wspaniałe rzeczy. Musimy to kontynuować. Musimy to kontynuować. Musimy za wszelką cenę zrealizować taką politykę, jaką się udało nam zrobić tutaj w Piotrkowie. Uratować szpital dziecięcy, który chciano zniszczyć. Chciano zlikwidować szpital dziecięcy. Bardzo dziękuję pani dyrektor Wieczorkiewicz, której wielka praca pozwoliła na tę decyzję, decyzję, która była trudna, decyzję, która naprawdę była ryzykowna, ale także umożliwiliśmy Wyższej Szkole Muzycznej, żeby się rozwijała finansowo, ale także szereg innych decyzji zrobiliśmy w każdym powiecie. I to wszyscy państwo, którzy kandydujecie, macie obowiązek kontynuować. Pozwólcie, że teraz poproszę was, żebyście tutaj stanęli wszyscy, zaczynając, bo ja już stoję, ze względu na to, że jestem na pierwszym miejscu, ale teraz poproszę pana ministra Telusa, który jest na miejscu drugim i bardzo się cieszymy. Bardzo, 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 bardzo dziękuję serdecznie. Pani
poseł Anna Milczanowska. To jest ta. Gratulujemy. Słuchajcie, te kilkaset dróg, które zostały zrobione, to właśnie w olbrzymim stopniu dzięki pani poseł. Bardzo prosimy pana ministra Sałka. Panie ministrze, prosimy tutaj pana dorobek ze współpracy z panem prezydentem Dudą ma olbrzymie, olbrzymie znaczenie. Wszyscy jesteśmy świadomi, ile pracy pan realizuje, żebyśmy byli bezpieczni, żeby były nasze lasy, żebyśmy byli bezpieczni w naszym narodzie. A teraz, jeżeli mogę prosić pana posła Wojciechowskiego, to będę dumny z tego, że jest pan z nami. Gratulujemy! Panie pośle, pana dorobek w sprawie rolnictwa jest dla nas wszystkich niesłychanie ważny, a ostatnio pana praca związana z prawodawstwem rolniczym ma olbrzymie znaczenie. To trzeba dokończyć. Musi pan w przyszłym Sejmie to zrobić. I poproszę teraz panią Ewę Wędrowską. Pani Ewo, może pani tutaj wejść? Bardzo prosimy, bo bez pani przecież... Bardzo wielu uważa, że bez pani nie będzie suwerennej Polski. Pani Ewo, bardzo prosimy. Ja jestem przekonana, że również, panie marszałku, suwerenna Polska jest częścią Zjednoczonej Prawicy. Tak jest, tak jest. A Zjednoczona Prawica buduje i zbuduje suwerenną Polskę. Jestem teraz, proszę państwa, zaszczycony, że mogę poprosić, żeby nie tylko stała tak z boku, ale przyszła do nas pani Beata Druszcz. Beata! Tak jest! Tak jest! Proszę państwa, bez pani Beaty nic byśmy nie zrobili, prawda? Te struktury organizacyjne, które pomagają nam, to jest właśnie pani wielka praca przez ostatnich 16 lat. Ostatnich 16 lat. Jesteśmy dumni z tego. Dziękujemy. Jeżeli mogę poprosić pana Marka Sarwę, tego, dzięki któremu KOWR działa tutaj znakomicie, wspaniale, skutecznie. I wszystkie koła gospodyń wiejskich pana kochają. Taka jest prawda. Czy jest Jacek Bakalarczyk? Nie ma chyba. Proszę? Nie ma. No to w takim razie, proszę państwa, myślę, że odważymy się, prawda? I poprosimy pana rektora. Pan rektor Rogut, bardzo prosimy. Bardzo prosimy, panie rektorze. Jesteśmy u pana, ale teraz pan jest u nas. Moje gratulacje. Dziękuję. Moje gratulacje. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy razem z panem współpracować. Proszę państwa, jednym z ważniejszych naszych działań, jak państwo świetnie wiecie, jest sprawienie, żeby przyszłość narodu była budowana przez młodzież polską. Żeby przyszłość narodu była tak silna, jak silny jest pan Kamil Gniatkowski. Bardzo pana prosimy. Nie ma kultury, nie ma Lorka. Panie Dariuszu, pan to zrobi. Nie mam co do... Panie Kamilu, przepraszam. Panie Kamilu, pan to zrobi. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. A ja z tego korzystam, ponieważ pan Kamil kieruje moim biurem. Dziękuję bardzo.
ale to wszystko byłoby nierealne, absolutnie nierealne, gdyby nie pani Paprocka. Bardzo, bardzo panią prosimy. Pani Paprocka, która od dawna jest jedną z najistotniejszych działaczek w Skierniewicach. Jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co pani zrobiła i z tego, z pani dbałości o szpital skierniewicki, którym pani naprawdę, który pani wspiera i dzięki której pan ten szpital tak znakomicie ostatnio działa. Wszystko z miłości do Polski. O, miłość do Polski. To jest właśnie to, czego nas uczy pani Paprocka. I gdybym mógł prosić pana Dariusza Misztala, to byłbym naprawdę dumny. Proszę państwa, jak wiecie, Rawa Mazowiecka to była siedziba Skarbu Wojska Polskiego. Skarbu Wojska Polskiego i pan Dariusz, pan Dariusz naprawdę wie, jak to realizować. Bardzo za to dziękujemy. I gdybym panią Ewelinę Kałużę mógł poprosić. Ewelina! 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 A Zelów jest z niej dumny. I my jesteśmy z niej dumni. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę panią Edytę Kaśkiewicz, bardzo, bardzo prosimy. Opoczno, Opoczno, proszę państwa, uważa, że ma ministra rolnictwa, ale przede wszystkim ma panią Kaśkiewicz. Szanowni państwo, to jest właśnie nasza reprezentacja, ale ona by się nie liczyła. Bez kogo? No oczywiście, Beata, to bardzo ważne, ale najważniejszy to jest Senat. Najważniejsze jest, żebyśmy odzyskali Senat, odbudowali Senat i to zrobi pan Dybowski. Szanowni państwo, to jest właśnie reprezentacja Okręgu 10. To są ci, którzy wielką pracą, wielkim wysiłkiem, poświęceniem, ale przede wszystkim olbrzymią sprawnością i patriotyzmem już wykonali bardzo wiele, ale najwięcej to jest to, co zrobicie w przyszłości. Bo to będzie najtrudniejsze, bo to będzie największy wysiłek, bo to będzie wysiłek związany z budową niepodległego państwa polskiego, któremu chcą zagrażać i Rosjanie, i Niemcy. Nie pozwolimy na to. Kochamy Polskę. Polska jest naszym wielkim narodem. Polska jest naszą ojczyzną, która ma być wielka, silna, bogata i taka, jaka zostanie zbudowana przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę, przez tych wszystkich, którzy kontynuują politykę pani Edyty Szydło. I liczymy pani premier, że mogłaby pani także tutaj z nami stanąć, byśmy byli zaszczyceni. Szanowni państwo, jesteśmy tu z miłości do Polski. Z miłości do Polski. Z miłości do Polski. I dlaczego jeszcze? Dlatego, że chcemy, żeby Polska była jaka? Bezpieczna. Polska jaka? Bezpieczna. Polska jaka? Bezpieczna. Polska jaka? Bezpieczna. Polska ma być bezpieczna, Polska ma być chrześcijańska, Polska ma być silna. Przede wszystkim być silna psychicznie, militarnie, gospodarczo. Przede wszystkim ma być silne polskie rolnictwo. To jest nasze jedno z najważniejszych
zadań. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Kłaniam się nisko Pani Premier i Wam, którzy podjęliście decyzję najtrudniejszej walki, jaką człowiek może podjąć. Walki o niepodległość ojczyzny. Jestem Wam niesłychanie wdzięczny, że się zdecydowaliście na ten wielki wysiłek, na tę odwagę. Odwagę, która przyniesie nam wszystkim wolność, która przyniesie nam wszystkim demokrację, która przyniesie nam wszystkim niepodległość. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy! 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 Szanowni Państwo, a ja chcę życzyć wszystkim kandydatom sukcesu, oby tych mandatów tutaj w Państwa okręgu było jak najwięcej, żeby Pan Senator miał zaszczyt Waszą ziemię reprezentować w polskim Senacie. Lista ma wspaniałego lidera, człowieka niezłomnego. I Szanowni Państwo, zwyciężajmy. Życzymy sukcesów wszystkim kandydatom Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. A nasze zadanie na ten tydzień, bierzemy telefony, dzwonimy do znajomych, spotykamy się, przekonujemy. Jak ktoś nie wie, jak głosować, to mówimy Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest bezpieczeństwo i dobra przyszłość dla Polski i suwerenność. Wszystkiego dobrego. A jutro spotykamy się z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. To będzie wielkie spotkanie. To będzie spotkanie, które nie tylko zapowie nasze działanie w ciągu najbliższych 6 dni, ale w ciągu najbliższych 4 lat. Dziękujemy, panie premierze. W przyszłości 4 lat. Szanowni Państwo, organizacyjnie o godzinie 18 w kościele świętego Jakuba w Farze jest msza święta w intencji ojczyzny. Serdecznie zapraszamy do udziału. A u Ani Góreckiej, Ania, która zapisywała, można się zapisywać na jutrzejszy wyjazd do Przysuchy. Bardzo dziękujemy. Spotykamy się jutro w Przysusze z panem premierem Kaczyńskim. Dziękuję bardzo.